bardzo dużo przywiązujemy uwagi wypadkom i osobom, które giną w wypadkach. I to jest około 3000 osób. Można policzyć, że 15-krotność tych ofiar mamy wśród osób, które umierają w wyniku niskiej jakości naszego powietrza. U podstaw zmiany podejścia do czystości powietrza, do dbałości o czyste powietrze jest świadomość. Musimy najpierw mieć tą świadomość, że to jest duże zagrożenie dla nas. No i też musimy mieć świadomość kosztów społecznych.